Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Droga młodzieży, tęsknimy za wami, wy pewnie za nami też, bardzo w to wierzę. Nie możemy się spotkać przy ołtarzu Pana, ale wierzymy gorąco, że modlicie się w swoich domach. I chcemy wam na czas kwarantanny zaproponować pewnego rodzaju zadanie i wyzwanie. Akcję pod tytułem Moje Prezbiterium. Chcemy, żebyście pokazali, jak się modlicie, jak spędzacie czas na Eucharystii, Drodze Krzyżowej czy innych nabożeństwach. Pokażcie w formie filmiku czy w formie zdjęć swoje miejsca modlitwy. Moje prezbiterium. Na czym to dokładnie polega? Zaraz wam dokładnie pokażę. Jedną z form zaprezentowania swojego prezbiterium jest pokazanie miejsca swojej modlitwy. Codziennego miejsca, gdzie zanosicie swoje intencje do Pana Boga. Zobaczcie, można to robić w stroju liturgicznym, w oznaczeniu ceremoniarza czy lektora, w albie, tam gdzie się codziennie modlicie. Moje prezbiterium. Być może pokażecie zdjęcie lub filmik z tego, jak oglądacie mszę świętą, jak uczestniczycie we mszy świętej, na przykład z papieżem. Pamiętajcie, że jeśli jesteśmy w większym gronie, musimy zachować przynajmniej metr odległości. Skracamy dystans do Pana Boga, zachowujemy dystans między sobą. Moje prezbiterium. Jak przeżywacie Eucharystię? Moje prezbiterium. A może macie swoją zakrystię? Na przykład sutannę. Nie, chyba sutanny nie macie w swoich szafach. Ale na pewno macie jakieś inne liturgiczne stroje. Może macie albę, w której często służyliście do tej pory podczas Eucharystii i nabożeństw. Albo na przykład ornat. Nie, ornatu chyba też nie macie. Ładny, prawda? Natomiast myślę, że każdy z was ma na pewno komrze. Komrza to strój liturgiczny, który chyba każdy posiada. Pokażcie, co macie. Pokażcie swoje zakrystie. Moje prezbiterium, a może macie w domu swój tak zwany ołtarzyk, czyli swoje ulubione obrazy, ikony, ulubionych świętych, relikwie, które też być może przechowywacie w swoim miejscu modlitwy. Pamiętajcie, że nasza akcja Moje prezbiterium trwa od jutra, od niedzieli palmowej do niedzieli Miłosierdzia Bożego włącznie. Czekamy na wasze filmiki, zdjęcia. Pokażcie, jak się modlicie, pokażcie, jak spędzacie liturgicznie czas kwarantanny. Pamiętajcie, że zdjęcia, selfie czy filmiki nagrywamy przed liturgią, przed mszą świętą albo po niej, nigdy w trakcie, bo w trakcie się po prostu głęboko modlimy, łącząc się poprzez środki społecznego komunikowania. Bardzo gorąco wszystkich zapraszam do wzięcia udziału w tej akcji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.